Dzień dobry, zapraszam Cię na ezoporadę dnia w pigułce na wtorek, 18 stycznia. Księżyc mamy dzisiaj od godziny gdzieś około 5 rano w Lwie. Natomiast wibracje numerologiczne, które dzisiaj będą rządzić albo próbowały bynajmniej nam układać życie, to jest 7, 1, 9 i 6. Pełnia Księżyca dzisiaj o godzinie... 048, i w związku z tą właśnie pełnią o 21 w dniu dzisiejszym wykonam dla Was rytuały. Mam cztery intencje do wyboru. Możecie wykupić jedną intencję, albo możecie wszystkie intencje wykupić, tu już w zależności od tego, jak, jak, jakie zapotrzebowanie jest. I tak, szybciutko przytoczę. Intencja pierwsza uzdrawiająca dobre relacje rodzinne i międzyludzkie. Rytuał numer dwa przywołujący uzdrowienie dawnych historii rodzinnych i trudnych historii rodowych. Intencja numer trzy przywołująca energię zdrowia, doskonałego samopoczucia oraz dobrych nawyków żywieniowych. Intencja numer 4, przywołująca właściwego życiowego partnera, który będzie wsparciem i opoką. Także ten rytuał będę robić dla Was o godzinie 21. Zapraszam na niego serdecznie. Jeśli będzie taka sytuacja, że Ty z jakichś względów nie możesz zapalić świec lub uczestniczyć właśnie tak czynnie w tym rytuale, to zostaw mi taką informację w koszyku zakup zakupowym, że Pani Ewo niestety. Nie będę mogła uczestniczyć w tym rytuale, wówczas wystarczy, że ty w momencie, kiedy ja będę ten rytuał wykonywać, czyli od godziny 21, pomyślisz o tych intencjach, które wykupiłeś. Zatem niech się zadzieje. Wracajmy do Ezoporady Dnia na Wtorek. Ta pełnia księżyca niestety rozstraja nie tylko właśnie naszą nockę, gdzie nie wyśpimy się za bardzo, ale też wpływa negatywnie na dzień. Um, niestety, niektóre osoby, w szczególności te, które mają tam więcej tych kodów trójkowo-szóstkowych u siebie w pentagramie urodzeniowym, one tutaj są bardzo mocno narażone na te negatywne aspekty yy, odnośnie pełni księżyca. Czyli jest ta nerwowość, jest ta wybuchowość, jest to takie podenerwowanie wewnętrzne. Yy, Warto przeczekać po prostu ten czas, nie doszukiwać się żadnych, żadnych tutaj niuansów. Uśmiecham się, bo pani Agatka, dzwoni pani Agatko, pozdrawiam panią za godzinkę, proszę, bo jeszcze muszę kilka rzeczy ważnych nagrać, dobrze? Zatem tak, noc tutaj, jak mówię, będzie trudniejsza, ale poranek jest już dużo lepszy. Dużo pomyślniej tutaj będzie od porannych godzin. Dlaczego? Bo uran w końcu wkracza w, w ruch prosty. Poczujesz zapewne, że jakieś blokady puszczą, że jakieś hamulce tutaj w tym momencie puszczą, więc wiele spraw powinno ruszyć generalnie do przodu. W tym przeważnie sprawy zawodowo-finansowe powinny tutaj dostać nowego wiatru w żagle. Więc zakasuj rękawy i działaj. Jeśli chodzi o aspekty numerologiczne, tutaj daje, numerologia daje tutaj taką energię, że warto dzisiaj podróżować albo spacerować, generalnie przemieszczać się. O co chodzi? Jeżeli ty tą energię właśnie ruszysz w swoim życiu, przemieszcisz się po prostu, to przy, z tej podróży czy z tego spaceru przyniesiesz, przywiedziesz dobre pomysły, kreatywne pomysły i inspiracji. Wiele takich, które da Ci. Da Ci sukces w przyszłości. Także miej oczy otwarte, obserwuj otoczenie, nasłuchuj, bo może to będzie strząpek u rozmowy, który właśnie doda Ci czy podpowie Tobie jakieś kolejne rozwiązania. Poza tym, bardzo mocno dzisiaj tutaj się uaktywnia kod ochronny od góry. Co to oznacza? To oznacza, że Twój anioł stróż będzie Cię bardzo mocno pilnował. Po to, abyś nie narobił żadnych głupot. Twój anioł-stróż też będzie pilnował cię, po to, aby nikt nie wyrządził ci krzywdy. To może się objawiać w ten sposób, że um, możliwe, że spóźnisz się na autobus. Możliwe, że właśnie. Um, Później wyjdziesz z domu. Wszystko później, w następstwie okaże się, że dobrze, że się spóźniłeś na ten autobus, bo on akurat miał nieciekawą historię kolizyjną. Dobrze, że się spóźniłeś, bo ktoś przed tobą, dajmy na to, na tym chodniku właśnie upadł, spotłuk się, i dopiero później, właśnie po tym wypadku, chodnik jest na przykład posypany piaskiem. Także tutaj nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, krótko mówiąc, i ten kod ochronny od góry dzisiaj bardzo mocno działa. I warto dzisiaj odnośnie tego kodu ochronnego od góry zapalić świecę anielskiej mocy i podziękować swojemu aniołowi opiekunowi za wsparcie. Podziękować swojemu aniołowi opiekunowi za wsparcie, ochronę. I prosić o dalszą jego opiekę. Także na godzinę zachęcam zapaltą świecę anielskiej mocy. Świeca ręcznie wykonana, wzmocniona anielską bidruną. Także tutaj energia na naprawdę bardzo mocno działa. Poza tym. Aspekty pamięci ścian tutaj się uaktywniają, czyli dzisiaj tak, Anioł będzie miał bardzo dużo spraw z nami, będzie musiał dużo pilnować nas i, i ręce będzie miał pełno roboty. Dodatkowo jeszcze uaktywnił się kod mówiący o tym, że mm, negatywna energia wychodzi z tych ścian. Należy ją błyskawicznie zneutralizować. Jeśli masz białą szałwię, to z białą szałwią dobrze jest oczyścić mieszkanie. W przeciwnym, wskaz... w przeciwnym kierunku do wskazówek zegara oczyszczasz swoją przestrzeń. Natomiast jeśli właśnie domownicy buntują się, że, że biała szałwia, że, że brzydko pachnie, że dymisz i w ogóle, proszę cię, w tym moment, momencie ta świeca Palosanto jest dla ciebie. ją na godzinę rewelacyjnie ta świeca oczyści przestrzeń, możesz z tą świecą chodzić tak jak z białą szałwią. Czyli bierzesz ją w rękę i wszystkie pomieszczenia w przeciwnym kierunku do wskazówek zegara obchodzisz. Pamiętaj, że przy okazaniu, że ważne jest, żeby zajrzeć w każdy kąt za zasłonę. Uwaga, żebyś sobie nie swajczył tych zasłon, bo to jest przecież żywy ogień, ale od, na co, do czego wspominam o tym, bo w takich kątach, ciemnych kątach, tam gdzie mamy pozostawiane, tam gdzie jest narzucane dużo rzeczy, tam jest ta negatywna energia, która się skitrała i po prostu sobie czeka a dzisiaj ma właśnie ku, to, ku temu numerologiczne przesłanki, aby się uaktywniać. Zatem ta świeca palo santo i możesz z nią obejść pokoje, pomieszczenia, wszystkie tak, jakbyś to robił z białą szałwią i przez godzinę niech się po prostu pali. Doskonale oczyści twoje pomieszczenie, dodatkowo je też na, na aromatę, aromatyzuje. Pogubiłam się z tymi aromatami. Zapach generalnie jest też dobrany w sposób bardzo wyjątkowy po to, aby oczyszczając przestrzeń i jednocześnie od razu przywoływam pozytywną energię spełnienia, bo pamiętajcie, nie wolno zostawić wyjałowionego pomieszczenia. Należy natychmiast do, do tego pomieszczenia zaprosić energię spełnienia pozytywną. Jeśli tego nie zrobisz, na 90% za chwilę przyjdzie energia negatywna. Dlaczego? Bo energia negatywna ma bardzo szerokie plecy, silne łokcie i zawsze jest wszędzie pierwsza. Tak, taka już ta negatywna energia jest, więc zadbaj o to, żeby świadomie przywołać pozytywną energię. Dobrze, zatem. Yy... Ważne, aby dzisiaj sobie po prostu oczyścić tą przestrzeń z negatywnej energii. Yy, kolejny kod numerologiczny, który tutaj się uaktywnia: zazdrosna rodzina. U każdego jest ktoś zazdrosny, właśnie w rodzinie, bez względu na to, czy rzeczywiście ciężko pracujesz, czy, czy, czy spada ci z nieba. Zawsze jest ktoś zazdrosny w, w Twoim bliskim otoczeniu. Yy, weź dzisiaj. Albo kup mu jakiś drobny suwenir, nie wiem, czekoladki, cukierki, jakieś łakocie, a może jakaś świeca dekoracyjna mm, i podaruj im to. Albo zapłaś, zaproś ich na wspólne wyjście na kawę na przykład. Zneutralizujesz w ten sposób tą negatywną ich energię, tą zazdrosną energię, która od nich idzie, a która właśnie mm, bardzo skutecznie cię blokuje. W ten sposób... Na jakiś czas będziesz miał spokój, bo tą czynność trzeba co jakiś czas powtarzać. Na pewno wiesz, kto jest u ciebie, taki zazdroś kto jest u ciebie takim zazdrośnikiem? Więc działaj, działaj. Um, aha, chciałam Wam jeszcze tutaj wspomnieć, e, dopóki pamiętam, że m, są u mnie zabiegi rejki w promocji z okazji Dnia Babci i Dziadka. E, zabiegi rejki, pakiet podstawowy jest w promocji, także z, jeszcze newsletterów nie nie, nie puściłam. Nie wiem, czy zdążę to dzisiaj zrobić, także informuję Was poprzez ten filmik. I proszę, kto pierwszy ten lepszy, bo ilość miejsc jest naprawdę ograniczona, chyba, że nie będzie Wam zależało, żeby zabiegi robić natychmiast tylko z jakimś za dwa miesiące na przykład to wtedy, wtedy OK, bo naprawdę mój terminarz pęka już w szwach. Ale promocję oczywiście zrobiłam, bo wiem, że czekacie na nią. Także zachęcam wszystkich, którzy, którzy wyczekiwali tej promocji. Wracamy do ezoporady na, na, na wtorek. Pod względem roślin, y, dobrze jest przeprowadzić prace pielęgnacyjne, usuwać jakieś właśnie y, niepotrzebne, y, uschnięte części rośliny. To tyle, tyle właśnie w, w roślinkach. No bo trawy raczej nie będziecie jeszcze kosić, aczkolwiek e, widziałam na fejsie filmik, że jakiś tam kontrakt był podpisany, że i w grudniu musiała być trawa skoszona, więc żeby kary nie płacić, jeździli z tymi kosza, kosiarkami. Ok, e, co, co w kwestii diety? E, warto dziś postawić na dania gorące. Ostrzejsze. Ważna jest dzisiaj witamina A i C oraz białko. Warto właśnie zadbać, żeby to się znalazło w tych produktach, a nie w suplementach. Uwaga na alkohol, bo głowa dzisiaj będzie, krótko mówiąc, słabsza. Odnośnie ubioru, odnośnie, ubioru, odnośnie ubioru, dzisiaj, jutro, pojutrze, zwróćcie uwagę, aby nie być śmiesznym, bo możecie być jak ten kolorowy ptak obwieszony, jak choinka, i, i będzie się dużo działo, krótko mówiąc. Może, będzie ta tendencja do przesady, także uwaga, żeby nie przegiąć tutaj z tą barwną stylizacją, bo. Będziesz wychodzić z konserwatywnych mundurków i ciągnąć będzie właśnie ku takim ozdóbkom. To, że będziesz się wyróżniać z tłumu, wcale ci kompletnie to nie będzie nagle przeszkadzać. Odcienie brązu, jakieś kontrastowe, wyraziste kolory to jest, będzie dobry wybór. Odcienie brązu tutaj też się będą kłaniać oraz jakieś lamparcie centki. Warto tutaj podkreślić talię, a do jeansów założyć szpilkę i naprawdę już będzie ekstra i wyjątkowo. Będziecie ciągnąć do dużej biżuterii, złotej biżuterii, ale tu warto postawić na eleganckie perfumy. Wizyta u fryzjera też będzie udana, także też polecam. Pod względem zdrowotnym osłabione plecy, kręgosłup, serce, przepona. Pojawi się tendencja do nadwyrężania pleców, do bólu oczu, nadciśnienia, jakieś poparzenia z, no, słoneczne też mogą się, z, z, może nie w Polsce, ale się pojawią. Kolory dnia na wtorek to jest złoty, czerwony, pomarańczowy, złoto-żółty, miodowy, bursztynowy, kamień, rubin, diament, szmaragd. Y Jaspis, hyacinth. Karta dnia. Karta dnia na dzień dzisiejszy to jest siedem kielichów. Karta sugeruje, że dzień zapowiada się bardzo emocjonalny. Ciężko będzie podjąć konkretną decyzję, bo poczujesz się jak ten przysłowiowy osiołek, któremu wrzłoby dano i nie, wi nie wiadomo na co się zdecydować. Także niezdecydowanie i kapryśność zamanifestuje się u większości z Was. Pojawi się wiele możliwości. Jeszcze więcej dyskusji i rozmów na różne tematy. Uwaga na alkohol karta tutaj też przed tym przestrzega, bo na jednym drinku to tu się raczej nie skończy. Możesz wracać do dawnych miejsc lub do dawnych znajomości, może postanowisz odnowić jakieś stare kontakty. Natomiast jeśli chodzi o zakupy, to raczej będą one nastawione na upiększanie domu. Uwaga tutaj na kłamstwa, pomyłki i niespełnione obietnice. A jeśli sukces przejdzie ci koło nosa, to miej pretensje do siebie, do, do swojego lenistwa, a nie szukaj winy u osób trzecich. Warto dziś zachować jasny umysł i nie ulegać oszustom, lub też samemu siebie nie oszukiwać. Podstawowa zasada: nie uciekaj dzisiaj od rzeczywistości i nie ulegaj pokusom, które zaprowadzą cię do zguby. Pod względem zdrowotnym, kolejny raz przestrzegam przed wszelkimi uzależnieniami. Pojawić się może też nadmierna senność, zatrucia, omdlenia czy utrata przytomności. Będą zaburzenia widzenia lub problemy z doborem szkieł. Problemy ginekologiczne tu się pojawią. Czyli co się przewija przez tą naszą dzisiejszą ezoporadę? Wzrok. Używki, w szczególności alkohol, na to zwrócić uwagę i na zatrucia. Także życzę Ci magicznego wtorku. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na jutro. Pozdrawiam serdecznie astronomerolog Ewa HL oraz terapeutka Rejki. Papa, do jutra.